Krystyna Roy. Dziwne miłosierdzie. Rozdział pierwszy. W kraju, gdzie rzeka Wak śpiewa swoje słodkie pieśni, od niepamiętnych czasów istnieje wioska. Zbudowana jest prawie cała z drewna i niewypalonej cegły. Kiedy spojrzysz na nią z bliska, to uwierzysz, że tutaj sypia nędza. Z drugiej zaś strony jest to taki piękny zakątek ziemi, że podobnego jemu nigdzie nie znajdziesz. Te przepiękne szczyty gór, ta dziko spadająca woda, te skały między zaroślami, te strumyki, które pomiędzy nimi spływają do doliny. Ach, jak tutaj pięknie! Kto urodził się pośród takiego piękna przyrody, komu już nad kołyską rozbrzmiewały takie koncerty słowiczego śpiewu, kto już w dzieciństwie pełnymi rękami zrywał liczne kolorowe kwiaty, komu rzeka Wak nad kołyską śpiewała, a szum sosnowych lasów opowiadał rozmaite opowieści. Ten sercem tak zrósł się z tym skrawkiem ziemi, jak te skały z okolicznymi górami. Ach, pięknie tu było, pięknie! Ale przecież najpiękniej było tam, gdzie stara stała zgrzybiała chałupka należąca do Mikuły. On już nie żył. Została po nim wdowa z czworgiem dzieci. Żyła biednie, bardzo biednie. W domu brakowało chleba. Tylko wielkie święta pojawiał się na stole. Dzieci zamiast polewki codziennie jadły ziemniaki gotowane w łupinach lub w słonej wodzie. Niekiedy matka nagotowała suszonych owoców albo grochu i upiekła na węglu placki ziemniaczane. Zimą dzieci nie miały obuwia i odzieży, więc albo biegały boso, albo siedziały w niziutkiej izdebce. Ale kiedy przyszła wiosna, otwierał się dla nich świat. I chociaż komuś wyda się to dziwne, były to bardzo szczęśliwe dzieci. Nie miały żadnych wymagań, roszczeń do czegokolwiek i w ten sposób nie widziały niedostatku. Nie wiedziały, że gdzieś na świecie istnieją jakieś lepsze dania. Wystarczało im to, co dawała mamusia. Zaraz za ich chałupką płynął mały potoczek. Tam stawiali sobie młyny. A chociaż nikt ich nie uczył budownictwa i stolarstwa, to sami wykonali ładne cegły, wystrugali wieźbę i strzechę. W wiosce mieli wielu kolegów i wszyscy byli dla nich przyjaźnie ustosunkowani. Wielki biały kocur od sąsiadów, który wygrzewał się na brzegu potoku obok ich domu i czatował na ptaszki, kudłaty, wesoły pies stróża, obie ich kózki, kaczki, ulubieńcy mamusi, gąsior, gąski, w ogóle wszyscy. Niekiedy wyszedł kogut z chałupki, który wyprowadzał pięć kur i razem grzybali w ziemi obok dzieci. Wszystkie zwierzęta miały swoje imiona. Pies nazywał się Cygan, chociaż nie był czarny. Kocur Manio, mniejsza kózka Liza, większa Trucka i tak dalej. Najszczęśliwszym ze wszystkich dzieci był mały Adam Mikuła. Powszechnie mniemano, że on wszystko potrafi zrobić, a więc nie tylko zbudować młyn, wykonać cegły, ale również paść kozy i łowić ryby. Nieraz złowił ich trochę na kolację. Mamusia piekła je, ale tak na sucho, z solą. Czasem dała też jajko i wtedy była uczta. Kiedy nadchodził czas grzybów, jagód i malin, on nigdy nie wracał z pustymi rękami z pobliskiej góry. Tylko że tych łakoci dzieci mało zjadły, bowiem mamusia sprzedawała je panom, aby zarobić jakieś pieniądze. Adam był bardzo przystojnym chłopcem. Jego twarzyczka była jak mleko i krew, piękna i okrągła. Usta jak malina, oczy jak tarniny. Włosy mięciutkie jak len i żółte jak złoto. Gładko zaczesane zwisały mu aż do ramion. On był najstarszy, miał już 7 lat i nieraz obiecywał: nie bój się, mamusiu, jak będę duży, to będzie się tobie dobrze powodziło. A chociaż Mikułowa musiała ciężko pracować, to nie było można powiedzieć, żeby ta kobieta była nieszczęśliwa. Kochała swoje dzieci, a one za tę jej miłość hojnie się odpłacały. Nieszczęśliwą była tylko wówczas, kiedy przychodzili z gminy ściągnąć podatek, a ona nie miała czym zapłacić. Wtedy kiedyś zabrali jej poduszkę z łóżka,
to znów sukmanę po mężu i nie interesowało ich to, czym będzie przykrywać dzieci. Rozdział drugi. Pewnego razu, kiedy dzieci bawiły się nad potokiem, zaszczekał cygan. Kot Manio podniósł ogon i cały się najeżył. Gęsi zaczęły gęgać, gęsior zasyczał, kozy podskakiwały, a dzieci rozglądały się wokół, aby zobaczyć, jaka jest przyczyna tego popłochu. Wzdłuż brzegu biegł piękny biały piesek. Na szyi miał wstążeczkę z uwiązanym psim znaczkiem. Był to jego medal, który uprawniał go do szczekania po wsi. Być może cygan rozszczekał się na niego z zazdrości, bo jeżeli ludzie mogą sobie zazdrościć, to dlaczego by nie mogły sobie zazdrościć i psy? Na szczęście tuż za pieskiem szedł jego pan. W ręce miał giętką laskę i gdyby nie ona, kożuszek Belka nie zostałby cały. Pan był wielkim człowiekiem, nosił buty lakierki. Na czarnowłosej głowie miał biały kapelusz. Oczy zakrywały okulary, a w ustach trzymał cygaro. Zatrzymał się przy dzieciach i patrzył na nie, jak się bawią. Adam nie zauważył go. Właśnie pokrywał młyn dachem i był swoją pracą tak zajęty, jak jakiś budowniczy. Jednak on dostrzegł go w chwili, gdy słoneczko oświetliło jego postać, takiego urodziwego, zdrowego chłopczyka. Aż miło było spojrzeć na niego. Na twarzy chłopca można było zauważyć mądrość widoczną, kiedy tylko spojrzało się na niego. Kiedyś na pewno wyrośnie na wartościowego człowieka. Pan poprawił sobie okulary, zawołał na swojego pieska i odszedł. Mniejsze dzieci z otwartymi ustami przez chwilę patrzyły za nim, albo raczej za psem, któremu pan kręcił laseczką, a ten przeskakiwał nad nią i szczekał. Adasiu! Pan notariusz przechodził tutaj, mówili chłopcy małemu budowniczemu. No to co? Wzruszył chłopiec ramionami. Strzecha na młynie zaczęła mu się krzywić. Biedny chłopczyku, raczej żeby cię ziemia najpierw przykryła, niż oczy tamtego człowieka choć raz spoczęły na tobie. W czasie swojej przechadzki notariusz wstąpił do domu wójta. Po wójcie można było zauważyć, że nie jest to człowiek błyskotliwy. Czerwony i aż przechodzący w kolor niebieski nos świadczył o tym, gdzie zostawiał ostatnią szczyptę rozumu. Czołobitny sposób zachowywania się względem notariusza mówił z kolei o tym, że kiedy były wybory wójta, to władza poddawała kandydaturę tego człowieka zapewne w tym celu, aby miał kto przytakiwać za całą gminę w każdej sprawie, którą przekażą notariuszowi. Przechodziłem koło domu Mikułów, mówił notariusz. Bawiły się tam dzieci. Między nimi ten 7-letni chłopiec o jasnych włosach i ciemnych oczach oraz zgrabnej sylwetce. Czy wie pan, czyj on jest? To jest najstarszy syn Mikułowej. Tak? A co z nią? Z czego żyje? To zależy jak i kiedy, wzruszył wójt ramionami. Niedawno musieliśmy jej zabrać zaliczkę, bowiem nie miała z czego płacić ani ziemskiego, ani gromadzkiego podatku. Z trudnością żywi te dzieci i nie ma skąd brać środków na życie. Gdyby było jedno, ale czworo, ubrać jej i obuć też nie ma za co. Dobrze, że o tym wiem. Postaram się o tego chłopca. Spokojnie odparł notariusz. Właśnie otrzymałem zamówienie od wyższego urzędnika politycznego na ten towar. Jeżeli są w naszej gminie wdowy lub rodzice mający dużo dzieci i nie są w stanie ich wychować, to można będzie jedno lub dwoje posłać na dolną ziemię na koszt miasta. Tam są bogaci węgierscy chłopi, którzy nie mają dzieci i chcą te z górnej ziemi przyjąć jak własne. Więc wezwijcie Mikułową i powiedzcie jej, że za miesiąc będzie miała o jeden głopot mniej. Notariusz poprawił szkiełka, pisał do notatnika Adam Mikuła. Pogłaskał swojego pieska i podniósł kapelusz. Proszę, jęknął wójt, a kiedy mam wezwać tę kobietę? Zaraz, a ja kiedy przyjdę do domu, zaraz napiszę do pana urzędnika. Ale ona tego chłopca nie ma w co ubrać, a w takim ubraniu, w którym jest, nie może jechać.
Zapomniałam o tym powiedzieć. Proszę polecić, aby uszyto dla niego ubranie i buty. Przecież taki jechać tam nie może. Ale... skrobał się wójt za uchem. A jeżeli ona tak nie zechce? Co to znaczy nie zechce? Notariusz ściągnął brwi. Sam pan powiedział, że nie masz czego płacić, nie ma w co ubrać i nie ma czym nakarmić tych dzieci. Jeżeli nie zajmiemy się tym, to dziś, jutro cała ta bieda stanie się ciężarem dla wioski, a na to nie możemy sobie pozwolić. Mam rozkaz od pana urzędnika, żeby rodzicom, którzy nie są w stanie wychowywać swych dzieci, zabrać jedno z nich, a tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z wdową. Zostanie jej jeszcze trójka, a z chłopca wyrośnie bogaty Węgier. A gdyby się nie zgodziła, musimy to uczynić wbrew jej woli, dla dobra tego chłopca. Bo przecież jakie ona mu da wychowanie? Jeżeli nie ma ubrania, to nie może go też posłać do szkoły. Wyrośnie jak drzewo. Niech pan sobie zapamięta. Prawo jest prawem. A kiedy mi głowa przyjdzie, to proszę jej wprost przekazać, żeby nawet nie narzekała, gdy chłopca musi oddać. Notariusz usunął sobie z pomiędzy zębów mięso, które mu tam zostało z obiadu, pociągnął pieska i wyszli z wójtowej chałupy. Wójt pokręcił głową. Wprawdzie mądrości za wiele nie miał. W uczucia też nie opływał. Przecież nieraz był pijany, bił własną żonę i dzieci. Ale żeby zabrać przemocą dziecko matce i to jeszcze takiego chłopca, który jej w tym czy w owym pomagał, z tym nie mógł się pogodzić. Może gdyby to była sierota, która nie ma ani ojca, ani matki, lub gdyby ta jego matka była niemoralna, ale przecież Mikułowa była osobą poważną i porządną, kochała swoje dzieci i jak tylko mogła troszczyła się o nie. Niedawno jeden z sąsiadów dał jej pod opiekę kozy. Chłopiec mógł je paść, a one dawały mleko. Wójt nie mógł się pogodzić z tym pańskim miłosierdziem, ale musiał, więc kazał wezwać kobietę, ale zanim przystąpił do rzeczy, wziął butelkę z półki, aby dodać sobie odwagi i siły. Przybiegła Mikułowa cała wystraszona. Dlaczego znowu wzywają ją do wójta? Wójt zaczął od tego, że jeżeli nie zwróci zaliczek pobranych z gminy na życie, to będą musieli ich sprzedać. Ona z płaczem przedstawiła mu swoją sytuację. Mówiła, że naprawdę nie ma z czego, ale gdy pójdzie do pracy i kiedy będzie miała pieniądze, to wówczas przyniesie i odda. Zapytał też ją, dlaczego chłopiec nie chodził zimą do szkoły. Żaliła się, że nie ma go w co ubrać i za co kupić butów, a przecież boso chodzić nie mógł. Wójt pokrzepił się jeszcze jednym kieliszkiem i teraz miał już dosyć sił, aby kobiecie oznajmić, jakie wielkie szczęście spotkało jej chłopca, że spodobał się panu notariuszowi i że pan będzie pisał do wyższego urzędnika, że chłopiec otrzyma nowe ubranie i buty i w przyszłości zostanie bogatym gospodarzem dolnoziemskim. Kobieta wysłuchała wszystkiego. Patrzyła niemal zdrętwiała na wójta oczami prawie tak pięknymi jak oczy Adasia. Potem załamała ręce. Ściągnęła piękne brwi i mówiła rozgoryczona. To ja mam dać swojego Adasia? Nie wiedząc gdzie, do obcych ludzi, których nie znam, którzy nawet w naszym języku nie mówią, więc niech pan notariusz pośle tam takie dziecko, które nie ma matki. Ja jestem biedna, ale choćbym sobie ręce po łokcie, a nogi po kolana zdarła, to ani jednego z moich dzieci nie dam. Ale pan notariusz powiedział, że to konieczne, rzekł wójt. Muszę? Wykrzyknęła. Kto tak powiedział? I kto się odważy zabrać siłą moje dziecko? Ale skoro nie ma pani z czego płacić podatku, za co kupić ubranie? Sprzedam wszystko, nawet chałupę, a kiedy postąpię według prawa, to ani jednego nie dam. Wójt rozgniewał się, zwymyślał kobietę i wygnał ją, a ona, obejmując w domu swoje dzieci, czuła się jak bogata pani, jak królowa, która broniła swego państwa. Była mocno przekonana, że nie ma takiej mocy, która mogłaby rozłączyć ją ze swoim syneczkiem. Rozdział trzeci. Był piękny letni wieczór. Słoneczko przygotowywało się do zachodu. Za wysokie góry, a w tych górach w odległości około godziny drogi do domu, siedział mały Adaś.
Siedział na skalnym zboczu, po tym jak przez całe popołudnie zbierał jagody. Miał je obok siebie, dwa pełne naczynia. Chłopiec opierał znużoną, złotowłosą główkę o omszoną skałę, a w ręce troskliwie trzymał małe, martwe ptaszątko. Musiało wypaść z gniazda, gdy zbyt wcześnie próbowało latać. Spadło i umarło. Chłopiec zdążył już opłakać śmierć ptaszka. Wezmę go, myślał, a kiedy wrócę do domu, to go pochowamy i postawimy mu krzyżyk na grobie. Chłopiec nie wiedział, za czym tak tęsknił. Rozglądał się po górach leżących naprzeciw niego. Patrzył w doliny. Tutaj wiła się rzeka, a po niej płynęła łódź. Lisacy rozpalili sobie ogień, bo być może szykowali się do gotowania kolacji, a woda niosła ich dalej między górami. Chłopiec nie znał żywego Boga, nie znał Syna Bożego Jezusa. Cała wioska była katolicka, wszyscy żyli w ciemności, a on razem z nimi mieli obrzędy, figury, krzyże, mieli Marię Świętych, patronki. Mieli święconą wodę, lampki, ostatki, różańce, gromienice, ale nie mieli żywego, zmartwychwstałego Jezusa, który mógłby mieszkać z nimi pod ich gontowymi strzechami. Ach, oni nie wiedzieli, że On pomimo tego wszystkiego przychodził i do tej biednej wioski. Nie wiedział chłopiec, że i teraz ptaszki śpiewały na jego cześć, śpiewały temu, który był, który jest i który ma przyjść. Nie wiedział też, że kłaniały się mu szumiące jodły tak, jak kłaniali się ludzie wielkim panom. Woda huczała u jego nóg w hymnie chwały. Kwiatki wydawały wonne pozdrowienie i rozmawiały o tym, który kiedyś chwalił ich piękno i beztroskę. W tej ciszy nagle poczuł, jakby go czyjaś ręka pogładziła po czole i pobłogosławiła. Lecz był to tylko wiaterek. I tak się ten chłopiec na te wysokie góry, na te omszałe skały, pomniki Bożej chwały zapatrzył, a potem i na tę wodę, i na te kwiatki, jakby to widział po raz pierwszy lub po raz ostatni. Było mu ciężko opuszczać miejsce odpoczynku i iść do domu, aż nagle zaczął się spieszyć. Musiał przecież pochować zmarłego ptaszka. Przecież jutro znowu przyjdą, powiedział sam do siebie, lecz nie przyszedł. Pomiędzy dzisiejszym a jutrzejszym wieczorem minęło kilka strasznych godzin, które raz przeżyte nigdy nie pozwolą na ich zapomnienie. Urzędnik pochwalił wybór notariusza i wpisał między imiona proponowanych małych chłopców imię Adama Mikuły. Potwierdził, że w razie oporu ze strony matki chłopca trzeba odebrać siłą, gdyż Mikułowa nie jest w stanie wychować dzieci ani posyłać je do szkoły. I rzeczywiście, żandarmi zabrali Adasia siłą. Wyrwali dzieciom rozpaczliwie broniące się matce, braciszkom i siostrzyczkom. Ubrali je w obcy ubiór i dali mu na pierś tabliczkę z numerkiem. Kiedy na drugi dzień wieczór chylił się nad światem, pociąg już wywoził chłopca z innymi 15 daleko, daleko z rodzinnego kraju. Niektóre dzieci płakały tak jak Adaś, inne się śmiały, innych zaś cieszyło to niezwykłe wydarzenie, a jeszcze innym było wszystko jedno, gdzie będą. Jednak wszystkie dzieci ogarnął smutek, żal, kiedy czym dalej jechali, tym mniej dało się słyszeć mowę ojczystą. W końcu nie było już słychać ani jednego dźwięku języka ojczystego. Dzieci poczuły się obco. Nie przyjmowały pokarmu. Ich oczy wypełniły się łzami. A już i ci chłopcy, którzy przedtem wyśmiewali się z małego Adasia, zaczęli się do niego zbliżać. On zaś jakby nie żył. Ciągle widział tylko notariusza, jak jego mamusia padła przed nim na kolana, jak on ją odepchnął i znowu widział, jak jego mamusia biegła za wozem, w którym go odwozili i już nawet nie mogąc płakać, tylko głosem ochrypłym krzyczała: moje dziecię, moje dziecię. Widział też, jak ją woźnica notariusza uderzył biczem. O, są wspomnienia, które i najbardziej delikatne charaktery przemieniają w charaktery szaleńców.
Chłopiec myślał tylko o tym, że gdyby był tu ten notariusz, to on by go pogryzł i żeby mu oczy wydrapał. Ale już nie tylko obca mowa zaczęła oddziaływać na dzieci, ale i obcy kraj. Nigdzie ani śladu po górach, tylko pustynia, pustynia. Dzieci ogarnęło przygnębienie. Oprócz tego ich liczba zaczęła się zmniejszać. Jedni zostawali bliżej, innych wieziono dalej. Oddzielano jedno od drugiego. Była tu na przykład trójka z jednej osady, ale porozdzielano ich tak po tej rozległej dolnoziemskiej pustyni, że się już być może nigdy w życiu nie zobaczą. Dzieci znowu zaczęły płakać. Adam nie miał za kim płakać, bo przecież w drodze z nikim się nie zaprzyjaźnił. Jego wieziono najdalej. Ale kiedy zobaczył i usłyszał, że jeden z chłopców jedzie tam, gdzie on, od razu przylgnął do niego. — Jak ci na imię? — zapytał po cichu. — Mnie? Szymon. A tobie? — Adam. — Skąd jesteś? — Z V. A ty? — Ja z H. Masz mamusię? — Mam. Mam także tatusia. — I oddali cię? Gdybym miał jeszcze tatusia, to by mnie nie oddali, ale nie miał kto bronić mamusi. I moja mamusia też płakała, ale jest nas za dużo, a tatuś pije. I kiedy był pijany, obiecał nie oddać. A dokąd ciebie wiozą? Ja nie wiem. Może trafimy do tej samej osady? O, Adasiu, jakże się cieszę. Ty będziesz przychodził do mnie, a ja do ciebie. Będziemy rozmawiać, żebyśmy nie zapomnieli słowackiego. Słyszałem, że tam musimy zapomnieć swój język i nauczyć się mówić tylko po węgiersku. Lecz ja tego nie chcę, ponieważ nie zostanę tam na zawsze. Jeżeli jakoś dostałbym się do domu, to jakbym się porozumiał? Byłbym jak nieme stworzenie. A czy tam nikt nie zna języka słowackiego? Podobno nikt. Ogromny smutek ogarnął chłopców. Adam miał 7 lat, a Szymon 10, ale czuli się tak, jakby razem postarzeli się o kilka lat. Dzieciństwo z jego zabawami i beztroską zostało za nimi, a przed nimi rozpościerało się życie i walka. Wieziono ich w nieznane nie dlatego, aby w domu nie umarli z głodu, lecz aby zjednoczyli się z obcym narodem, w tym przypadku z Węgrami, i upodobnili się do nich pod względem narodowym, i aby z nich, Słowaków, wychowano synów temu narodowi, który nie rozmnaża się i wymiera. No i aby ten naród nie wymarł, musi mieć dopływ obcej, młodej, zdrowej krwi. Z tego też powodu wieziono ich tam, aby w przyszłości stali się założycielami rodzin w tymże narodzie. Dlatego musieli odejść daleko od rodzinnego kraju, musieli zapomnieć mowę swoich ojców i matek w tym celu, aby ich już nic więcej z nimi nie łączyło. A chłopcy jakby to przeczuwali. Chcieli więc utrzymać właśnie to, co miało na zawsze zostać im odebrane. Chcieli zachować ten most, który gdyby ich nawet morze i dwie części ziemi rozdzieliły, który by ich na zawsze i na wieki połączył z rodziną, z której ich niemiłosierni ludzie wyrwali. Rozdział 4. Wreszcie dotarli do celu i zostali rozdzieleni. Wioski dolnej ziemi nie są takie jak te położone nad Wagiem, bo zanim przejdziesz z jednego końca na drugi, to zapomnisz, gdzie byłeś. Jeden z chłopców trafił na górny, a drugi na dolny koniec osady. Wieśniak, do którego dostał się Adaś, był człowiekiem przysadzistym, krępym, o szerokich plecach i żółtawej twarzy. Wieśniaczka była niewielka, przystojna, miała czarne brwi. Po obydwojgu było widać, że dobrze się wykarmili dolnoziemską słoniną. Oboje byli jeszcze dosyć młodzi. On patrzył na świat zachmurzonym wzrokiem skrycie nałogowego Węgra. Ona zaś skrzyczała cały dzień jak sroka, czasem dobrodusznie, wesoło, nawet swawolnie, a znowu, kiedy ją służba rozgniewała, to złośliwie jak kotka. Chłopiec się jej spodobał, zaczęła go głaskać, przytuliła dziecię do siebie z tą świadomością, że teraz będzie należało do niej, będzie miała z kim się pobawić. A chłopiec tam w domu taki potulny, myśląc, że ta obca kobieta, której głośnej mowy nie rozumiał, a która przypominała cygankę z ich wioski, ma być dla niego matką, o mało w jej objęciu się nie udusił.
Wieśniacy dziwili się, że dziecię nie zna języka węgierskiego, bowiem oni, jak każdy Węgier, myśleli, że ich język powinien znać każdy człowiek i że tam, gdzie zasięg tego języka się kończy, jest już świat zabity deskami. Dzieciem było dla nich jak niemowa. Wieśniaczka odkroiła wielką pajdę chleba, kawałek słoniny i dała małemu synowi. Ale ten, chociaż był już straszliwie głodny, to z powodu stłumionego płaczu i łez nie mógł przełknąć nawet kęsa. Wyprowadziła go na zewnątrz i namówiła, żeby się porozglądał po dworze i po zabudowaniach. Mówiła, że to wszystko do nich należy. On wprawdzie nie rozumiał, co ona mówiła, ale jakoś się domyślał. Adaś przeszedł przez długi, szeroki dziedziniec. Były tu duże szopy. Potem była stodoła, a przed nią klepisko, stogi i stos kukurydzy. Zaszedł aż za wieżę ułożoną z kukurydzy i tam usiadł ze swoim chlebem. Kiedy tak patrzył na ten chleb, przypomnieli mu się jego braciszkowie i mamusia. O, jakżeby chętnie rozdzielił ten chleb między nimi. Mamusi dałby słoninkę, skórkę z niej kotu Maniowi, ale oni byli daleko, daleko. Chłopiec szeroko otworzył wielkie oczy, ale nigdzie nic nie widział, tylko równinę i równinę. Żadnych gór, skał, drzew, gajów, potoczków. Dzieciom ogarnęła straszna tęsknota za domem, za rodzinną chałupką, za mamusią, za dziećmi, za tym pięknym krajem na Wagiem. I zaczęło z dzikim bólem krzyczeć: Boże mój, mamusiu moja, Boże mój! W końcu na ten jego krzyk zbiegli się słudzy, stanęli nad chłopcem i patrzyli, co ten mały Słowak robi. Jak załamywał ręce, jak bił złotą główką o ziemię i krzyczał niezrozumiałe słowa. Przekonywanie nic tu nie pomogło. Zawołali gospodynię, której wreszcie udało się zmordowanego chłopczyka uciszyć na tyle, że kiedy położyła go do łóżka, usnął. Minęło kilka dni. W tym czasie, gdy wieśniaczka wyszukiwała dla chłopca różne smakołyki, wieśniak znienawidził go. To obce słowackie dziecko, z tą smutną, zapadniętą twarzyczką, z tymi oczami, które kiedykolwiek spojrzały na człowieka, to zawsze jakby kogoś obwiniały o wielką krzywdę. To dziecko stawało się według niego uparte, wstrętne. Zaczęła się w nim odzywać stara, zakorzeniona nienawiść wobec wszystkiego, co słowackie. Wieśniak postanowił, że nigdy by nie chciał przyjąć chłopca jako swoje własne dziecko i że wychowa bezpłatnego sługę, po którym będzie mógł deptać, ale nic więcej. I już na czwarty dzień nazwał chłopca węgierską obelgą, słowacki pies. Dziecię nie rozumiało, ale czuło, że ten człowiek mówi jakieś złe słowa i że te słowa odnoszą się do niego. Uczucia chłopca wobec tego człowieka stawały się nieprzyjazne. Wbity w pamięć notariusz i ten człowiek tutaj zlali się w jego duszy w jeden obraz. Były to nieświadome uczucia bezbronnej ofiary. Rozdział 5. Chłopiec nie umiałby powiedzieć, jak przeżył ten pierwszy tydzień. Niedzielny wieczór zastał go znowu za tą kukurydzianą wieżą. Teraz już nie płakał i nie krzyczał. Wszystko w nim było martwe. O niczym nie myślał, niczego nie oczekiwał. Nie usłyszał szelestu kroków, ale za to usłyszał nagle coś, co nim całkowicie wstrząsnęło. – Adasiu, jednak cię znalazłem! Opalona twarz przytuliła się do jego twarzy, a dziecinne ramię objęło go. – Szymon! Wykrzyknął chłopiec i obaj zamilkli z powodu płaczu. W tych łzach kryła się ulga. Były to bowiem łzy radości. W końcu dzieci mogły mówić. Nie wiedziały nawet, w jaki sposób mogą się jeden drugiemu poskarżyć. – Adasiu, mnie tam nie jest źle – powiedział Szymon. – Pozwalają mi się najeść i mam gdzie spać. Nie biją mnie, ale ja się tych ludzi boję i czuję się tak, jakbym miał między tymi obcymi umrzeć. Kiedy pomyślę sobie, że miałbym tutaj, między tymi obcymi, których języka nie rozumiem, zostać na wieki, zaraz chce mi się płakać. Przecież u nas ludzie jeżdżą i do Niemiec, do Czech, do Rosji, a nawet do Ameryki, ale oni wracają. Gdybym ja wiedział, że mam tutaj być rok, dwa, a nawet 10, służyć Bogu, to bym został i na palcach liczył, kiedy uderzy godzina powrotu.
Ale w ten sposób nigdy się to nie uda. Czy śpię, czy czuwam, to zawsze widzę naszą wioskę i te szczyty, te góry, ten wag. A tutaj wszystko widać jak na dłoni. Za wioską mają taki wielki moczar, bagno pełne żab i nigdzie nie ma ptaszka. Przecież tutaj jest bardzo smutno. W domu mówili, że owi wieśniacy przygarną nas i będą traktować jak własne dzieci. Lecz jak mógłbym być tu tak czyimś synem, kiedy tam w domu mam rodziców? Tutaj gospodyni jest czarna, brzydka. Moja mamusia jest taka piękna i twoja też. No i moja jest też piękna, gorliwie przytakiwał Adaś. Chłopcy zamyślili się. Siedzieli strapieni obok siebie, jak jakieś dwa opuszczone kurczątka. Ja się już tylko tym pocieszam, rzekł Szymon i wyciągnął z woreczka utłuszczoną starą książeczkę do nabożeństwa, jakie noszą katolickie dzieci do kościoła. Masz książeczkę? Pokaż, a umiesz czytać? Nie umiem, słówka znam, ale składać nie umiem. Spójrz na ten obrazek. Na pierwszej stronie prosta ręka przedstawiała namalowanego kolorowymi farbami obraz dobrego pasterza Jezusa, jedną owieczkę niósł na rękach, a druga kroczyła obok niego. To jest Pan Jezus Chrystus. Wiem przecież, my w domu też mamy taki obrazek. Może wiesz, dokąd on te owce prowadzi? Nie wiem, może do nieba? A więcej obrazków nie masz? Jest jeszcze jeden, ale ten jest taki smutny. Szymon przewrócił kartkę i pokazał prosty obrazek ukrzyżowania Zbawiciela. To jest wtedy, jak go zdejmowali z krzyża, a potem pochowali. Że on musiał umrzeć w taki sposób, zastanawiał się Adaś. W domu o tym nigdy nie myślał. Szymon zaczął opowiadać, że był w ubiegłym roku w Dubnicy na pielgrzymce. Jaka tam jest Golgota i jakie obrazy? Przedstawiał tymi opisami w myślach kolegi całe cierpienie Syna Bożego, począwszy od Góry Oliwnej aż po Górę Golgoty. Adaś słuchał chętnie. Dziecko, które samo przeżywało cierpienie, szybko pojmowało niezgłębioną tajemnicę cierpień Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego on musiał umrzeć w ten sposób? Myślał chłopak. Opowiadanie Szymona przynosiło chłopców do ojczyzny. Przecież tam, wysoko nad Wagiem, stała Golgota pomiędzy samymi górami. Prowadziło do niej dużo schodów. Chłopcy czuli, jakby się zbliżali w stronę domu. Zapomnieli o dolnoziemskiej pustyni wokół siebie. Czuli się tak, jakby zbliżali się ku czemuś, czego nie znali. Nie wiedziały biedne słowackie dzieci, że kiedy tak rozważały o cierpieniu Bożego Baranka, i z taką miłością patrzyły na ten smutny obrazek jego ukrzyżowania, niebo skłaniało się coraz bliżej do nich. A ten, którego nie znając pokochały, stał przy nich gotowy obronić te dwa opuszczone jagniątka, które nie miały światła, ani człowieka mogącego im pomóc ani cieleśnie, ani duchowo. Gospodyni Adasia znalazła obu chłopców razem, roześmiała się i przyniosła też dla Szymonka kawałek chleba, a potem odesłała go do domu. Ciężko było dzieciom rozstać się, ale mieli nadzieję, że znowu się zobaczą. Potem spotykali się za tą wieżą co drugi dzień. Sprawy, o których sobie opowiadali, były coraz smutniejsze. Szymon musiał pracować razem ze sługami, a kiedy rano o trzeciej nie mógł się obudzić, to pozostała służba robiła mu na złość. Wyśmiewali się z niego i rozkazywali mu, a kiedy on nie rozumiał i robił inaczej, to zaraz gospodyni go biła, a czasem bił go i gospodarz. Adasia jeszcze nie bili, bowiem gospodyni broniła go i chłopiec rozumiał, że ona kłóciła się z mężem o niego. Chłopcy już zaczynali coś niecoś z tej obcej mowy pojmować, ale nie mogli się do nim przyzwyczaić, a myśl, że mieliby tutaj zostać na zawsze, wydawała im się coraz okropniejsza. Krystyna Roy, Dziwne miłosierdzie, rozdział 6. W ten sposób mijały tygodnie i znowu nadeszło niedzielne do południa. Adaś siedział sam przy stole, domownicy poszli do kościoła. Nagle zobaczył biegnącego Szymona. Szymon był cały blady i zdyszany.
Kiedy go zobaczył i dobiegł do niego, musiał długą chwilę poczekać, zanim złapał oddech. Potem wybuchnął głośnym płaczem. Adaś też zalał się łzami. – Adasiu, ja nie zostanę, ja nie zostanę! – zawodził chłopiec. Dzisiaj znowu brzydko mnie nazwali. Mówili, że jestem słowackim psem. Zastali mnie, gdy się modliłem i powiedzieli mi, że po słowacku mi nie wolno. A jak mam się modlić, kiedy inaczej nie umiem? A nawet gdybym umiał, to i tak bym się nie modlił, tylko tak, jak nauczyła mnie mamusia. Wczoraj zbili Witiaza, tego naszego psa, potem im uciekł. Całą noc myślałem o tym, że i ja też tak zrobię, że ucieknę. Więc przyszedłem zapytać się ciebie, czy byś poszedł ze mną. Powiem, jak miałbym ciebie tutaj zostawić. Pójdziesz? Do domu? Wyskoczył Adaś, a twarz jego zbladła i poczerwieniała. A potem rozlał się na niej blask niewymownej radości. Do domu, do mamusi, pójdę. Pójdziesz? To się cieszę, więc wrócę do siebie, zbiorę do tobołka swoje rzeczy i chleb, który mi dali. A ty gdzie masz swe rzeczy? Chłopcy weszli do domu. Szymon znalazł kilka ubrań Adasia, które mu kupiła gospodyni, odłożył na bok i związał do tobołka. Chleb ze słoninką, który miał przygotowany, też przywiązał. Ten chleb i tę słoninkę miał przygotowaną na czas nieobecności gospodarzy. Kościoła nie było we wiosce. Gospodarze poszli do sąsiedniej wioski i mieli wrócić po południu. Chłopcy zamknęli drzwi i ruszyli w drogę. Szli, nie spotykając żywej duszy, aż do domu gospodarza Szymona. Chłopiec zabrał swoje rzeczy i laskę, którą miał już przygotowaną. Przewiesił oba ich węzełki przez ramię i już opuszczali wioskę, leżącą wzdłuż długiego, szerokiego mokradła. Gdyby ich ktoś gonił, to przypuszczam, że raczej weszliby do tego mokradła, jak kiedyś Żydzi do Morza Czerwonego, aniżeli mieliby wrócić. Czuli w sercach takie dziwne, słodkie uczucie, jak ptaszek, któremu przez nieostrożność zostawiono otwarte drzwi klatki więzienia i on wyleciał na wolność. Adaś chciał iść szybciej, ale Szymon hamował go. Bolałyby nas nogi, a mamy daleką drogę przed sobą. Czy pamiętasz, jak długo nas tutaj wieźli, a lokomotywa jedzie szybciej? Nie wiedzieli biedacy, jak daleka czekała ich droga. Trzymali się za ręce i kroczyli przez tę równinę najpierw milcząc, a potem już rozmawiając. Wydawało się, że ta pustynia chciała ich pochłonąć. Kiedy doszli do pierwszej wielkiej tablicy, nagle Szymon powiedział: ukryjmy się tutaj, bowiem zbliżają się ludzie, a lepiej, żeby nas nie zobaczyli i pomódlmy się. Ukryli się za kukurydzą, płakali, zwracając się do Boga: Ojcze nasz. Modlili się tak, jak umieli, oddając się w Boże ręce. Idąc tak, zajadali najpierw chlebek Szymonka. Adaś jakoś nie odczuwał zmęczenia i uciekał do domu jak małe źrebiątko. Z daleka zobaczyli wioskę. Tam nie pójdziemy, powiedział Szymon, gdyż mogliby nas poznać i odesłać z powrotem. Zeszli więc na boczną polną drogę. Noc zaskoczyła ich na środku pola. Chłopcy położyli się w wysokiej kukurydze, a Szymon podłożył Adasiowi swój tobołek pod głowę. Zmęczony chłopiec szybko zasnął. Szymon skulił się obok niego, wyciągnął z woreczka swój skarb, oparł książkę o policzki i też usnął. Rano chłopców obudził chłód. Mokrzy od rosy, ale pokrzepieni snem, zerwali się, by iść dalej. Gdybyśmy tylko wiedzieli, która droga wiodąca do naszej doliny jest najkrótsza, powiedział Adam. Ja o tym myślę. Widzisz tam te druty i słupy? Tamtędy na pewno jedzie lokomotywa, więc kiedy pójdziemy wzdłuż torów kolejowych, to na pewno trafimy tam, skąd przyjechaliśmy. Najtrudniej będzie wydostać się z tego kraju i dotrzeć tam, gdzie już znają język słowacki, a potem już dopytamy się o dalszą drogę. Chłopcy puścili się przez rozległe pole, przez co bardzo się zmęczyli. Licząc według słońca, było już południe, a słupy i druty wydawały im się tak daleko jak rano. Słońce strasznie paliło. Chłopcom zaczęły nogi odmawiać posłuszeństwa. Dręczyło ich pragnienie. Nigdzie jednak nie było śladu wody.
Musieli więc usiąść. Szymon widział, że Adam już w żaden sposób nie może iść. Dotychczas zawsze obchodzili ludzi, których tu na polu było dosyć dużo. Teraz jednak postanowił, że pójdzie do kobiet, które zbierały kłosy i poprosi o wodę. Zdziwiły się kobiety, skąd wziął się tutaj obcy chłopak. Zrozumiały, że prosi o wodę. Jedna z nich dała mu się napić, ale on prosił o więcej. Zaciekawiona wzięła dzban z wąskim otworem i poszła z nim. W ten sposób i Adaś dostał wody. A kiedy nie mogła się porozumieć z chłopcami, dała im po kawałku kukurydzianego chleba i wróciła do swojej pracy. Wreszcie pod wieczór chłopcy dotarli do kolei i pełni radości, że już byli na tej właściwej drodze, przenocowali niedaleko w rowie, a rano znowu rozpoczęli swoją wędrówkę. Skąd wziąć słowa, aby opisać to, co przeżyły te biedne dzieci? W dzień palił je żar dolnoziemskiego słońca, a w nocy owiewał zimny wiatr. Przyszły burze, ulewy, a jak ich ubrania na nich zmokły, to też musiały i wyschnąć. Kiedy obuwie zdarł się, musieli iść boso. Ciągle mieli popękane nogi, pełne pęcherzy i cienknącej krwi. Ciekłaby jeszcze bardziej, gdyby brud, błoto i proch pozwoliły na to. Czasem i całą noc nie spali z powodu zimna i bólu. Spotkali raz człowieka, który dał im kawałek chleba. Kilka razy Szymon wyprosił w kolejowych domkach u strażników trochę gotowanego jadła. Dzieci doznały już wiele cierpień, a droga nie kończyła się i nie było widać jej końca. Jednak nadzieja, że szli do domu, dodawała im odwagi. A kiedy w końcu zobaczyli pierwsze góry, nie umieli się nimi nacieszyć. Tam, za tymi brzegami, będzie już na pewno Wag, cieszył się Adaś. Ale Wag był jeszcze daleko, bardzo daleko. Rozdział 7. Pewnego razu pod wieczór Adaś nie mógł już nawet stanąć. Nogi zaczęły mu puchnąć i twarz jego była cała opuchnięta. Nie wiedział Szymon, co się z nim działo. Siedzieli przy drodze cali udręczeni i strapieni. Ale żeby smutnego kolegę rozweselić, zaczął mu znowu opowiadać, już któryś raz z kolei, o dubnickiej Golgocie. Widzisz, jego na pewno bolały nogi, jak ciebie, kiedy szedł pod tym ciężkim krzyżem, kiedy był tak bardzo pobity, że aż krew z niego tryskała. Nawet i głowa na pewno go bolała, przytaknął Adaś, kiedy miał ją pokutą cierniami. Przypomniał sobie Szymon, że zna piosenkę i zaczął śpiewać. Jezu Chryste, Panie miły, Baranku Boży niewinny, wzniosłeś na krzyż ręce swoje za niesprawiedliwość moją. Opłakuj go, człowiecze mizerny, popatrz, jak jest miłosierny. Jezus na krzyżu umiera, słońce swą jasność zakrywa. Pan wyrzekł ostatnie słowa, skłoniła się jego głowa. Matka pod nim żałościwa stoi, ledwie że jest żywa. Na wskróś jego bok przebili, krew i wodę wycedzili. Obmyj się naszymi łzami, Jezu, zmiłuj się nad nami. Adasiowi bardzo spodobała się ta pieśń. Zaczął uczyć się jej i śpiewać z pamięci. Zapomniał też trochę o swoim bólu w obliczu okrutnych cierpień Syna Bożego. Nie wiedzieli chłopcy, co Jezus dla nich uczynił i że cierpiał z ich powodu. Jednak zaczęli go bardzo kochać i pocieszać się rozmową o nim w razie potrzeby. A co to jest niesprawiedliwość? Zapytał się Adam, kiedy nauczył się pierwszego wiersza. Tego ja nie wiem, ale musi być to coś złego. Kiedy ja śpiewam, wzniosłeś na krzyż ręce swoje za niesprawiedliwość moją, ta niesprawiedliwość musi być moją, więc co to jest? Nie było nikogo, kto mógłby udzielić odpowiedzi. Chłopcy długo siedzieli bez słowa. Nagle niedaleko nich zaturkotał wóz i kiedy dojechał do nich, wypadł z koła klin, który utrzymywał je na osi. Furman zauważył to, stanął, popatrzył na chłopców, a kiedy naprawił koło, zbliżył się do nich. Widział, że młodszy był chory, więc zapytał ich po serbsku, co tu robią i jak się nazywają. Dzieci zrozumiały go i serca ich się rozradowały. To pytanie zadawali im już inni po węgiersku i nie mogli odpowiedzieć, bo nie znali języka. Lecz teraz odpowiedzieli,
Szymon opowiedział, w jaki sposób dostali się tutaj, że uciekli i że wracają do domu. Odezwała się Serbia słowiańska krew i gorące serce uderzyło w nim natychmiast. Wycałował chłopców, przygotował im miejsce na swoim wozie, owinął Adasia w kudłaty kożuch. Ucieszyły się dzieci, że ich trochę podwiezie i kiedy w tym zmęczeniu tak dobrze leżało im się na wozie, jadąc usnęli. Rano obudzili się na miękkim, wygodnym łóżku, a wokół nich były same miłe, przyjazne kobiece i dziecięce twarze. Dokąd byście tacy biedni doszli? Musicie odpocząć, a ten malutki musi wyzdrowieć, mówiła do nich dobra staruszka. No tak, krew to nie woda. Słowianin Słowianina mimo wszystko najlepiej zrozumie. Kobiety zajęły się chłopcami, umyły ich i opatrzyły. Staruszka znalazła lekarstwa i nogi Adasia zostały wyleczone. Kobiety karmiły chłopców tym, co miały najlepszego. Mała młoda Serbka, żona gospodarza, namiętnie kochała swoje dzieci. Kiedy usłyszała, jak Adasia zabrali matce siłą, bardzo jej współczuła. Żałowała ich do tego stopnia, żeby go jej na rękach tam zaniosła. Przyszli też i sąsiedzi popatrzeć na dzieci. Ubrano je, uszyto im serbskie kierpce, przygotowano kołacze na drogę. Gospodarz, jadąc na jarmark do miasta, zabrał dzieci ze sobą, skracając im w ten sposób drogę o kilka godzin. Zbiegła się niemal cała rodzina, wszystkie kobiety płakały, kiedy gospodarz odwoził małych słowackich uciekinierów. Gołąbki moje, niech was Pan Bóg prowadzi, płakali i chłopi. Gdyby nas tutaj do was przywieźli, powiedział Szymon do gospodarza po drodze, to od was byśmy nie uciekli. O, roześmiał się Serb serdecznie. My Serbowie mamy, chwała Bogu, dosyć dzieci, nie trzeba nam obcych wykradać matkom. Dowiózł gospodarz chłopców na stację, a miał tam brata, który pracował w kancelarii. Dowiedzieli się kolejarze i urzędnicy, że te dzieci wędrują pieszo aż na ziemię leżące nad Wagiem, więc odezwało się w nich serce. Zróbmy składkę na ich podróż, przynajmniej do Pesztu, a tam już się nie zgubią. Zrobili więc składkę, a młody Serb napisał kartkę, którą miał Szymon pokazywać konduktorom, aby zajęli się chłopcami przy przesiadaniu. Chłopcy podziękowali i każdy uścisnął im rękę. Byli tu rozmaici ludzie, Serbowie, Rumuni, Węgrzy, a wszyscy bez różnicy serdecznie życzyli małym bohaterom szczęśliwego powrotu do domu. I rozradowani machali rękami, kiedy dzieci jeszcze raz pokazywały się w oknie wagonu. W drodze do Pesztu ludzie przekazywali ich sobie nawzajem. I chociaż ich nie rozumieli, to każdy obchodził się z nimi dobrze. A kiedy ocknęli się w wielkim mieście wśród powodzi ludzi, po raz pierwszy te dzieci z nadwagu odczuły strach. Nie bały się, kiedy pioruny biły i wiatr dmuchał. Bały się dopiero teraz, w tym morzu ludzi, w tym hałasie i szumie, gdzie każdy gonił, jakby się paliło. Byli już też głodni, żywność już się skończyła. Mieli parę grajcarów, które otrzymali od ludzi, ale nie wiedzieli, gdzie i co kupić. Niesieni tym morzem ludzkim ocknęli się w końcu przed stacją kolejową. Ludzie zaczęli się rozbiegać, jedni wsiadali do wagonów, inni do tramwaju, a chłopcy stali. Adam tulił się do Szymona i wspólnie czekali, jakby im skądś miała nadejść jakaś pomoc. Tam sprzedają bułki, zauważył nagle Szymon. Chodźmy i kupmy sobie. Chłopiec poprosił po słowacku o dwie bułki i ku wielkiej radości sprzedawczyni mówiła po słowacku. Skąd jesteście, chłopcy? A z dolnej ziemi. Sami? A gdzie macie opiekuna? Idziemy do domu. Czy może nam pani powiedzieć, jak mamy wyjść z miasta i która droga prowadzi w stronę Wagu? Jakiś człowiek ubrany po pańsku zatrzymał się przy sprzedawczyni i wdał się w rozmowę z chłopcami. Gdybyście mieli pieniądze, moje dzieci, przemówił do nich, to jeszcze dziś, a najpóźniej jutro bylibyście w Tręczynie, a stamtąd już potrafilibyście dojść do domu. Ale w ten sposób nie wiem, kiedy i którędy dojdziecie. Ale chodźcie ze mną, moja żona musi wam dać przynajmniej porządnie się najeść. Ten pan zabrał chłopców i kupił im bilety na konną taksówkę. Dojechali aż pod dom, w którym mieszkał. Był z zawodu masażem.
Jego żona, miła, tęga kobieta wraz z całą rodziną, wysłuchała opowieści o przeżyciach chłopców i wszyscy pytali, dlaczego mieliby odejść jeszcze dziś. Raczej niech odpoczną po podróży. Chociaż ci ludzie byli dobrzy, to jednak chłopców dręczyła tęsknota za domem, tak samo jak i tam, na tych dolnoziemskich pustyniach. Wieczorem przyszedł masaż z kawiarni i powiedział: przynoszę wam, mali tułacze, dobrą nowinę. Opowiadałem niektórym naszym obywatelom o was i zrobiliśmy składkę dla was na podróż aż do Galantu, a stamtąd już jakoś traficie, idąc znowu wzdłuż linii kolejowej. I w ten sposób ocknęły się biedne z gniazdka, niemiłosiernie wypłoszone ptaszęta na drugi dzień w Galancie. A chociaż miały jeszcze przed sobą kawał drogi, to kiedy otoczyła je w końcu słowacka ojczyzna, jakby im skrzydła urosły. Przyjaźni furmani podwozili chłopców. Sądzę, że wszystko współdziałało ku temu, aby Adaś mógł jak najszybciej wrócić do domu. Rozdział 8. I znowu był piękny niedzielny wieczór. Przed chałupą Mikułów siedział pies Cygan, a obok niego przyciągał się kot Manio. Nad potokiem bawiły się dzieci i znowu ktoś stawiał młyn. Ale nie udawało im się to, ponieważ nie było majstra. Cygan co chwila podnosił głowę, jakby czekał, aż gdzieś w oddali odezwą się dobrze znane kroki, kroki dawno już niesłyszane. I chociaż nie przynosiło to efektów, on wciąż czekał. Nagle poderwał się, jakby go ktoś batem smagnął. Postawił uszy, podniósł nos, powęszył, zawył i zaczął szczekać. Cygan! Już biegł mu naprzeciw. Usłyszały to dzieci i też podskoczyły. Adasiu, Adasiu! Mamusiu, mamusiu! Krzyknął średni chłopiec, odchylając drzwi chałupki do środka. Adaś wrócił! A tam wstała z łóżka udręczona kobieta i jakby ktoś do jej słabego ciała wlał nowe życie. Wybiegła i ona na dwór. Adasiu! Chłopiec już był w jej objęciach, a wszyscy zebrani wokół nich i płakali, i śmiali się, a Cygan wył. Manio ocierał się o kolana chłopca, a niedaleko stał Szymon i płakał z radości ze swoim kolegą. Wrócił Adaś do rodzinnej chałupki, do biednej, nad wagiem leżącej wioski. Nigdy nie będzie z niego bogaty dolnoziemski gospodarz. Przyszedł, żeby razem ze swoimi żyć i umrzeć w nędzy. On nie złączy się z cudzą krwią, nie będzie obcą kobietę nazywać mamusią. Nie, nigdy nie. Dobry Bóg oddał biednemu narodowi z 15 wywiezionych dzieci przynajmniej 2 synów. Wieść rozniosła się jak błyskawica po wsi. Zbiegli się ludzie jak na widowisko, by słuchać opowieści chłopców. I płakali, śmiali się. Każdy cieszył się z Mikułową. Wyzdrowiała kobieta z powodu szczęśliwego spotkania, tak jakby z powodu tęsknoty wpadła w chorobę. Gdyby nie miała na uwadze szczęścia matki Szymona, to by go nie puściła, bowiem była mu bardzo wdzięczna, że przyprowadził jej syna. Ale powiedział Stankowski, jedyny bogaty gospodarz we wsi: idź i ujawnij się, zawiadom matkę, bo skoro ojciec oddał cię, nie będąc w stanie was wychować, to przyjdziesz do mnie na służbę. U nas to nie jest dolna ziemia. Mogą twoi przyjść do ciebie, a ty do nich. Słoniny wprawdzie jeść nie będziesz, ale lepsze są w domu ziemniaki w łupinach, jak na obczyźnie kołaczyki. I niech każdy pozostanie tam, gdzie go wszechmocny Bóg stworzył i postawił. Ucieszyli się chłopcy, że zostaną razem. Dowiedziała się i władza, że wrócili obaj uciekinierzy, że odważyli się stawić opór żelaznemu rozkazowi. Ani notariusz, ani wysoki urzędnik nie mieli więcej odwagi interweniować i karać niedojrzałe dzieci. Zawstydzili się obaj panowie z powodu okrucieństwa wyrządzonego ludzkim sercom. O, żeby zrozumieli, że nigdy nie będzie narodom w państwie węgierskim dobrze, dopóki panuje tam niszczący system. Wrócił Adaś do domu, wrócił. A po krótkim czasie również Szymon wrócił do swoich, do tej ciemności, w której dla dusz ludzkich nie świeciło żadne światło. Czy znowu zgaśnie to światełko zapalone w ich sercach w tym cierpieniu przez samego Boga, czy zgaśnie na zawsze? Ciemności mogą przytłumić światło, ale nie mogą go zagasić.
A co Bóg czyni, to jest wieczne.